Dziś idziemy do Plata de Mulas. Przed nami Dolina Horcones i 27 km pustkowia. Jest dość ciepło, ale wieje zimny wiatr, jest bardzo sucho. Doliną Horcones idziemy już piąty raz i cały czas nam się podoba. Dolina Horcones to mniej więcej 27 km odległości i kilometr w górę. Średni czas przejścia to mniej więcej 8 do 12 godzin. Za pierwszym razem szliśmy ponad 12. Refugio Ibanez to tylko skała, to mniej więcej połowa drogi. Tu teren powoli się zmienia, jest bardziej zróżnicowany i stromy. Na końcu czeka nas Cuesta Brava. Niezbyt długie, ale za to bardzo strome przewyższenie. Za nim po chwili wyłania się już Plaza de Mulas. Ponieważ w Polsce jest teraz 24, czyli mamy nowy rok, tak? Happy New Year! My pijemy sobie szampana w takim razie, w tych niewiarygodnych okolicznościach. Czekaj, tu postawię. Wszystkim przyjaciołom szczęśliwego nowego 2014 roku. I żebyście mogli spełniać swoje wszystkie marzenia, tak jak my swoje spełniamy. Na zdrowie. Hurra, hurra, hurra. Mam nadzieję, że bawicie się fantastycznie. Przynajmniej, co najmniej tak samo fajnie jak my. I życzcie nam zdobycia tej góry. Tak, tej góry. No bo rozleję szampana. No to cześć, trzymajcie się.